Dzień dobry. Jest taki moment w historii Izraela, kiedy jeszcze naród izraelski nie ma króla, czyli przed Saulem. I oni wtedy przychodzą do Boga i chcą prosić o króla. Znaczy nie chcą, tylko proszą o króla. I wtedy pada takie zdanie: chcemy być jak inne narody ościenne. Oni też mają swoich władców. I trochę mam wrażenie, że my też wpadamy czasami w taką pułapkę, że chcemy być jak inni. Stąd to dzisiejsze święto Królowej Polski, Maryi Królowej Polski. To takie bardzo osobiste będzie, a dla mnie to jest trochę abstrakcyjny tytuł. Czy rozumiem, że on jest potrzebny, czy był potrzebny w historii, kiedy działy się różne złe rzeczy w naszej ojczyźnie i potrzebowaliśmy jakiegoś takiego wyraźnego znaku, który jednoczył, i być może ten tytuł taki był, ale wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w takiej historii, w takim momencie historii, w którym my bardziej potrzebujemy powrotu do tego, co źródłowe. A źródłowa zawsze dla chrześcijanina będzie Biblia, będzie Słowo Boże. I dostajemy dzisiaj w Ewangelii bardzo trudną scenę, taką drastyczną, bo Jezus umiera na krzyżu i z tego krzyża mówi do Jana, że to jest twoja matka, a do Maryi mówi, to jest twój syn. I tam jest takie piękne słowo, że obok krzyża stały. Myślę, że to słowo obok jest istotne, najistotniejsze, że w całej naszej duchowości potrzebujemy stać obok Jezusa. Czy to będzie Jezus na krzyżu, czy to będzie Jezus, który jest w glorii, w zmartwychwstaniu, czy to będzie Jezus, który jest na pustyni i pości, czy to jest Jezus, który rozmnaża chleb, czy jest po prostu w swojej codzienności. Potrzebujemy być obok. I tak jak sobie myślę, kiedyś było potrzebne, żebyśmy dali Maryi, w ogóle to jest takie też dla mnie abstrakcyjne, że my coś możemy dać Maryi, czy Panu Bogu, ale dobra, daliśmy Maryi tytuł Królowej Polski, bo takie były wymagania, w cudzysłowie oczywiście, wymagania tamtego czasu, to musimy dzisiaj szukać czegoś nowego, musimy to przełożyć na nasze dzisiaj. Co to znaczy być obok? Duchowość ma to do siebie, że może być czymś, co nas bardzo napędza w naszej codzienności, czyli odkrywamy Boga na modlitwie po to, żeby się Nim podzielić na co dzień z innymi ludźmi, ale może też być czymś, co nas wyabstrahuje z tej codzienności. To znaczy, że stworzymy sobie taką przestrzeń, w której mamy tak zwane sakrum i tam sobie siedzimy bezpiecznie, tam sobie rozważamy różne pobożne rzeczy, różne pobożne pomysły, ale potem tego nie przenosimy do tego, co jest naszą codziennością. Wtedy ta duchowość po pierwsze nas nie zmienia, tylko nas utwierdza w naszych lękach, w naszych chorobach, utwierdza nas w naszym cierpieniu, a dla świata jest totalnie niezrozumiała. I tak sobie myślę, że kiedy dzisiaj cała Polska się zatrzymała, bo mamy święto Konstytucji 3 maja i patrzą na tę część naszą katolicką, to się trochę zastanawiałem, o co tu chodzi. I mają prawo do tego, żeby się zastanawiać. I mają prawo, żeby tego nie rozumieć. Szczególnie ci młodsi, ci, którzy nie znają czasów choćby komunistycznych, gdzie potrzebowaliśmy bardzo wyraźnego przywódcy, który nie będzie komunistą, tylko będzie właśnie kimś, kto od Boga pochodzi. Dzisiaj jest trochę inny kontekst historyczny, trochę inny kontekst polityczny, więc wielu ludzi może tego totalnie nie rozumieć. I teraz jest pytanie, jak przełożyć to nasze bycie obok. Może to jest kwestia tego, żebyśmy byli jak Maryja, Jan, inne kobiety pod krzyżem, ze współczuciem wobec innych ludzi, z takim zrozumieniem tego, że inni ludzie mają się źle, mają się gorzej i że nas nie rozumieją i że totalnie są nie z naszej bajki albo my nie jesteśmy z ich bajki. Może w wymiarze politycznym to jest kwestia tego, że zaczniemy odchodzić od tej, ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale od tej wojny polskiej do konkretnych działań. To znaczy, że nie wiem, trzeba pomóc ludziom w domach pomocy społecznej. Znowu siostry z Broniszewic potrzebują pomocy, bo chłopakom odebraną jakąś część utrzymania. Jest wiele innych miejsc, gdzie możemy być obok, ale być nie abstrakcyjnie w jakiejś naszej duchowości,
tylko w bardzo konkretnym działaniu. I tak sobie myślę, że jeśli tego nie przełożymy na dzisiaj, na to, w czym my dzisiaj żyjemy, to te starożytne, że tak powiem, z perspektywy dzisiejszego młodego człowieka tytuły nic nikomu nie będą mówiły. W szkole podstawowej naprawdę hasło król Polski, królowo Polski nie działa, bo oni totalnie, dla nich to jest abstrakcja, to jest historia i to dawna, dawna historia. Czas przyspieszył w takim sensie, że trochę inaczej się myśli, kiedy się ma 15 lat dzisiaj, niż kiedy ja miałem 15 lat, czyli 30 parę lat temu. To był totalnie inny świat i nie chodzi o to, żebyśmy teraz pomstowali nad tym złym światem dzisiaj, tylko żebyśmy zrozumieli, że te kilkadziesiąt ostatnich lat to jest takie przyspieszenie, że ludzie z dzisiejszego młodego świata nie rozumieją nas, a naszym zadaniem nie jest obrażanie się na nich albo na próbę ściąganie ich do tego, co jest naszym starym światem, z naszą nomenklaturą, z naszym sposobem przeżywania duchowości, wiary, religijności, tylko chodzi o to, żebyśmy im pokazali, żeby oni mieli odwagę w tym swoim nowoczesnym, szybkim świecie, współczesnym, odnaleźć Pana Boga. To są dwie różne rzeczy, że albo będziemy ich na siłę próbować ściągać do tego, co było kiedyś i trochę będziemy takimi rekonstruatorami historii duchowości, a co innego jest uczyć ich tego, że mogą Pana Boga spotkać w tym doświadczeniu, które mają dzisiaj, nawet jeśli ja, staruch, tego nie rozumiem. Dlatego myślę, że dzisiaj nie chodzi o to, żeby skrytykować ten tytuł Maryi, tylko chodzi o to, żebyśmy, jak to się ładnie mówi w naszych starych czasach, podjęli refleksję nad tym, co to w ogóle może znaczyć dzisiaj. Co to znaczy, że kobieta, która stoi pod krzyżem obok swojego umierającego syna, jest 20 wieków później ogłoszona królową jakiegoś kraju. Co to może w ogóle znaczyć? Jak to się przekłada w naszej codzienności? Taka rozkminka z dzisiejszego dnia. I polecam, tak jak wczoraj, idźcie na dwór. Zróbcie coś dla swojego ciała. Bądźcie dla siebie dobrzy. Może to bycie obok, to znaczy właśnie być też dobrym dla siebie. Zrobienie czegoś, co mi pomoże lepiej żyć. Dobranoc. Nie wiem, dobranoc. Niech będzie dobranoc.